Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj prowadzimy poszukiwania w miejscu, gdzie kiedyś odbywały się wyścigi konne. Mini podkowa. Pierwszy sygnał i od razu podkowa. Będę miała szczęście dzisiaj. Zaczynamy, zostańcie z nami. Teraz pokażę Wam coś pięknego. Aż do tego wszystkiego też zawołałem Ewelinkę, żeby zobaczyła jako pierwsza. Co to ma być? No wyczyś, zobacz. Zobacz, z boku złocenie jest. Myślałem, że to coś złotego, widzisz? No widzę, od razu to zauważyłam. Także nie wiem co to jest, ale... Widelca od noża? No prawdopodobnie od widelca, od noża, ale zobacz, nie wiem czy to resztki ala złocenia są. Jezu, aż mi opata z wrażenia opadła. No z wrażenia miała prawo Ci opaść, bo zaraz Wam też opowiem historię związaną z tym miejscem, gdzie jesteśmy. No ale piękne zdobienia ma. Trzeba obczyścić. Masz swojego pędzla przy sobie? Mam, obczyścimy, zaraz naszym widzom pokażemy. Ale zanim to zrobię, opowiem pewną ciekawą historię, która jest faktem. Może zacznę od tego, że obok tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli od miejsca, gdzie były wyścigi konne, mieścił się taki pałacek, dworek o nazwie Pałatyki. Jakieś 20 lat temu dostałem informację, że pierwsi poszukiwacze, jeszcze na tak bardziej prymitywnych sprzętach, prowadzili tutaj poszukiwania, bo lokalna wieść głosiła, że z tego dworku w tym lesie został gdzieś zakopany cały skarb. Rozeszło się to po naszej okolicy, no i kilku poszukiwaczy jakby podjęło próby poszukiwania tego skarbu. Nie mam wiedzy na dzień dzisiejszy, czy ten skarb został znaleziony, czy nie. Skarb pewnie, mam tutaj na myśli wszystkie te dobra, które były w tym dworku. Ale zawsze jakby w wyobrażeniu świadomości jest to z tyłu głowy i w takim miejscu zupełnie inaczej się szuka niż w jakichś innych miejscach bez jakichś dobrych informacji o tym miejscu. Czyść ten nasz skarb. A tak wygląda w całej okazałości rączka, prawdopodobnie od jakiegoś noża. Od jakiegoś sztućca. Tak oto wygląda moje znalezisko po wyczyszczeniu. Może uda mi się przyostrzyć, to Wam pokażę z bliska. Jakieś ma sygnatury. Jakiegoś tu kogucika ma narysowanego. Ale nie wiem, co to może być. Za chwilę będę się pytać mojego znawcy, co to może być. A Wy wiecie? Prawdopodobnie, bo kiedyś znalazłem podobną i o ile dobrze kojarzę, jest to obrączka od jakiegoś egzotycznego ptaszka. Ale to wszystko się zweryfikuje na miejscu w domu. Jeszcze Wam raz pokażę, może Wy będziecie wiedzieć. Jak zwykle przy takich kolorach oczy mi się świecą, serce mi mocniej bije, a później się okazuje, że to jednak nie jest złoto,
ale chyba to jest kolejna bodajże obrączka, chyba że się mylę. Jest numer 106. Widać dobrze? Może tak to położę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tu ma jakieś ten szczepienie, nie wiem. Także cieszymy się, że są sygnały i wychodzą bardzo fajne rzeczy. Widocznie tu nikogo przed nami nie było. Nic, tylko pozostaje się cieszyć. A tutaj kolejny mój dołeczek i taki malutki licznik wyszedł. Jedziemy dalej. 30 minut poszukiwań za nami. Spójrzcie, co udało się wytachać z ziemi. Tak zwana łódeczka. Były tutaj naboje. Kuleczka ołowiana. Dupeczka od pocisku myśliwskiego. Jakiś element do czegoś. Ciężko zidentyfikować tak na szybkiego. No i tutaj jakiś bezpiecznik. Przedwojenny bezpiecznik, tak mi się wydaje. Czyli po niemiecku. Taki oto wyszedł z ziemi kluczyk, dwustronny, uniwersalny. Ewelince wyszła kolejna podkowa. Jakieś takie małe te podkowy. Małe... Chyba na kucykach ganiali się. To były konie sportowe. Sportowe. Mhm. Obecnie stoję centralnie w miejscu, gdzie przebiegał tor wyścigowy, gdzie tutaj dreptały konie. A świadectwem tego jest oto ta podkowa. Już któraś z kolei, Ewelinka znalazła chyba z trzy, ja drugą. Także potwierdza się wszystko to, co podają dokumenty historyczne i oczywiście też mapy. W jakim pięknym stanie udało mi się wykopać 10 feningów z 1940 roku. Stan jest naprawdę mega, a do tego była ekstremalnie głęboko. Zobaczcie jak. Może ci pożyczę mojego, mój lepszy. Mój lepszy? Nie, to jest jakieś maleństwo. Nie mogę tego namierzyć. Przecież wykrywacz to widział. Słyszałam, słyszałam. No patrz. Na pewno jakaś pierdołka. To mini, mini, mini. Siara jak nic, nie mogę tego znaleźć. Ale ja też mam tak często. Ale nie odpuszczam. O, o. Weź te liście mu wygarnę. O, coś jest. Widzicie? Obstawiajcie, moneta, guzik czy plomba. Raczej to trzecie. Ja już to oczyszczę.
Zakosiłam ci pędzelek. Tak. Plomba. Łołowiana. A w bliskim sąsiedztwie od siebie leżała oto taka sfatygowana moneta, wygięta, nieczytelna i waćpan guzik też podniszczony. Dwa identyczne bezpieczniki poniemieckie leżały koło siebie. Kończymy na dzisiaj nasze wojaże, nasze poszukiwania. Po drodze zabierzemy Was w miejsce, gdzie stał ten dworek, o którym wspominałem na początku naszego filmiku, skąd niby wywodziły się te ogromne skarby, gdzie leżakują tutaj jeszcze w ziemi, w tym lesie. I czekają na nas. I czekają na nas, także my nie będziemy odpuszczać. Natomiast chcemy dać Wam wyobrażenie, jakie to było miejsce. Zostańcie z nami. Oto te miejsce, tylko albo aż tyle zostało z tego dworku. Także podejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Spójrzcie, z tego dworku, co Krzysiu wspominał na samym początku, zostało tyle, a może aż tyle. Gdzie są te skarby? A święta już się przygotujemy, zajączka już tu mamy, jajka niejadalne, które były jadalne, ale są stare. Drodzy widzowie, dzisiaj pozwoliłam rodzicom jechać na wykopki i wieczorem będę gwiazdą wieczorową, która będzie malować jajka. Wyciągam teraz jajeczka nasze kolorowe, zobaczcie jakie piękne. A co to? Kolejny kolor jaki będzie? Czerwony. Czerwony. Ale jakie piękne. Musisz troszkę odlać, żeby wiesz, za mocno nie zamoczyć. O, super. Pięknie. Rozpadło? Nie spadnie. Ślicznie. Kolejny jaki kolor? Pomarańczowy. Ale takie kiepsko te pomarańczowe wyszło, nie? No taka woda pomarańczowa, tak to żółte. Układam dalej. Tak w pięknym kolorze. Jaki kolor? Kolejny? Niebieski. Taki to był błyszczący, a to niebieski. Mogłam a niebieski się... kolor, to czyj to jest ulubiony kolor? Mój. Hani. Śliczny. A starożytni ludzie, jak wiecie, to oni nie mieli jajek, więc kamyki malowali zamiast jajek. Drodzy widzowie, już przyszliśmy z kościoła i teraz... A po co byłaś w kościółku? Poświęcić nam jedzonko. A pochwal się, co tam masz w środku. Kurczaczka, bukszpan, bukszpan, chlebek, szyneczka i dwa jajeczka. A w drugim koszyku? W drugim koszyku jest kiełbaska, pieprz i sól, cztery jajka, syneczka, chlebek, babeczka mini,
Masz chętkę chyba na tą babeczkę, co? Masz? Mhm. Tylko mama mi się zgubiła serwetkę. Zauważyłam. Ale to nic. Bo pszczoła mi goniła, więc chciałam uciec. Tak z bliska na mnie się patrzyła. Pszczoła cię goniła? No i pszczoła przez nią. Przez tą głupią pszczołę zgubiłam. Koniec świata. Miejsce, w którym prowadziliśmy poszukiwania, powodowało u mnie bardzo dużo emocji. Każdy sygnał prowadził do tego, że adrenalina skakała. Tym bardziej, że miejsce było owiane taką legendą, że gdzieś tam w tym lasku, w którym prowadziliśmy poszukiwania, był zakopany skarb. Tam na pewno jest skarb i będziemy wracać do tego miejsca. I nam się uda znaleźć ten skarb, prawda, Hania? No, będziemy we trzech, ja jestem trzecią ręką i wam pomogę poszukać. Tak jest. Wspólnie z Hanią, rodzinnie będziemy prowadzić tam poszukiwania. Korzystając z okazji, chcieliśmy złożyć wam najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Tamto! Mokrego dingusa. Szkoda, że nie znaleźliśmy tego skarbu! Znajdziemy, Hania, ten skarb. Na pewno znajdziemy. Teraz obiecuję ci. To jest dla nas motywacja. Teraz jak pójdziesz, jak widzicie, emocji u nas bardzo dużo, bo to, co widzicie, co oddaje wam kamera, to jest tylko namiastka tego wszystkiego, co się dzieje wśród tutaj naszej rodziny, wśród naszego domu. Rozmawiamy, jest dużo emocji i tak dalej. Ale kontynuując jakby myśl życzeń, zdrówka, wszelkiej pomyślności i mokrego dingusa, dużej obfitości. Czy Hania chciała coś jeszcze dodać naszym widzom? Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Nie ta pora. Nie te życzenia, ale jak najbardziej. I jeszcze jakieś życzenia? Jutro jest Mingus Dingus. Poniedziałek, pojutrze. Jutro. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wam się podobało, zostawcie taktyczny komentarz, lajka. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.